Siema wszystkim, z tej strony Nowość Patty. Dzisiaj omówimy sobie najnowszy update, który został wydany do CSGO dnia 19 sierpnia. I pierwsze, co nam się rzuca w oczy, po zalogowaniu się na Steamie, włączeniu rynku społeczności bądź włączeniu gry, jest to nowa skrzynia o nazwie Gamma 2 Case. Oprócz tego Valve dodał oficjalne serwery w Peru. Zobaczymy, jak się będzie to sprawować. Oprócz tego dodano nowe komendy dla trybu spektatora. Przywrócono również komendę CL Avatar Convert RGB. Dla graczy, którzy grali na systemach Linux, naprawiono błąd, przez który gracze mieli źle ustawiony zestaw Mem Level. Do tego doszły nowe ulepszenia i nowe dźwięki do broni. Zmniejszono zniekształcenia dźwięków dla broni Glock, FAMAS, USPS i Deagle. I tak samo również do tych samych broni dodano nowe dźwięki przeładowania, czyli do Glocka, FAMASa, USPS i Deagle. Ok, teraz sobie omówimy naszą nową skrzynkę z nowymi kamuflażami. Nasza skrzynia Gamma 2 Case kosztuje aktualnie na rynku 3,77 i znajduje się w niej 17 kamuflaży do broni i 18 kamuflażem jest niezwykle rzadki przedmiot specjalny, którym jest, jak dobrze wiemy, kosa. Kosa, jaką możemy tu dropnąć, są to wszystkiego rodzaju kamuflaże. W naszym kamuflażu, w naszej skrzyni znajduje się 7 niebieskich kamuflaży. Oprócz tego znajduje się 5 fioletowych kamuflaży, znajdują się 3 różowe kamuflaże jakości różowej i 2 kamuflaże jakości czerwonej. A teraz zaprezentuję Wam wszystkie te kamuflaże. Kamuflaże będą lekko używane w Star Treku. To jest nasza nowa autokampa G3SG1 dla terrorystów. Prezentuje się ona w taki sposób. Oczywiście ogólną ocenę kamuflaży zostawiam każdemu z Was. Każdy ma inny gust i upodobanie. Ok, lecimy dalej. Następny jest 5-7. No i oczywiście to jest kamuflaż, który był już w poprzedniej skrzynce. Nosi nazwę, no, Makrela. Zbytnio, no, nie jest fajny, ale Gaben zatwierdził, więc jest. Jest nowa pompa również. Fajny klimat. Połączenie czarnego i szarości z takim jasnym, lodowym, niebieskim. Fajnie prezentująca się. Także powinna się przyjąć. Oprócz tego jest nowa CZ-ka. CZ-ki, kamuflaży do CZ-ki dość bardzo długo nie było. W poprzednich skrzynkach nie znajdowały się żadne kamuflaże do CZ-ki. Jakby tak CZ-kę, no, Gaben troszeczkę o niej zapomniał, lecz poprawił się i w tej skrzyni przywrócił jakiś kamuflaż do naszej CZ-ki. Dobrze. Następny kamuflażem jest Negev. Wszystkim dobrze znany. Wygląda kamuflaż następująco. Biało-niebieski, połączenie z takimi kreskami, jakby wzorki. Jest on taki. Jest również nowa autokampa do zespołu antyterrorystów. Jest już to kamuflaż jakości fioletowej. Prezentuje się on następująco. W poprzedniej skrzyni Gamma 1 również znajdował się kamuflaż do Skara 20. Ok, lecimy dalej. Jest również nowy SG553 dla terrorystów. W poprzedniej skrzyni Gamma 1 również był ten kamuflaż. W sensie nie ten sam, lecz do tej samej broni. Okay.
Nowy Mac 7. Do Maga też długo dosyć nic chyba nie było. Wygląda on następująco. Też bardzo fajny kamuflaż. Nowe UMP45. Wygląda ono tak. Ciekawe połączenie, design, także myślę, że będzie fajnie. Jest nowe P90, oczywiście P90 Green. Moim zdaniem bardzo ładny kamuflaż, lecz nie wiem czemu jest jakości niebieskiej, gdyż prezentuje się on bardzo ładnie. Fajna kolorystyka, fajne połączenie, no i fajny motyw oczywiście. Jest postać z jakimiś głowami, no moim zdaniem bardzo fajny, ale czemu jakości niebieskiej? Nie mam pojęcia. Ok, lecimy dalej. Teraz już będą już coraz droższe kamuflaże. Jest również nowe MP9 Aerolock. Sam kamuflaż, kompozycja została zaczerpnięta z, moim zdaniem, z poprzedniej skrzyni Gamma 1, gdzie znajdowała się nowa M4. M4A1S też była cała biała. Lecz oczywiście mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Mamy nowego AUKa. AUK, moim zdaniem, kamuflaż bardzo fajny, ciekawy. Super połączenie kolorystyczne. No moim zdaniem, jeden z lepszych kamuflaży z tej skrzyni. Mamy nowego Glocka. I co oczywiście, jak go zobaczyłem pierwszy raz, to aż się trochę zdziwiłem. Ale moim zdaniem kamuflaż ten jest bardzo fajny, kreatywny. Goście sobie wydrę walnął i... No i zrobił kamuflaż. Społeczności się spodobało, wszyscy pewnie chcieli. No i jest. Fajny kamuflaż, naprawdę. Jest TEC-9 Full Injector. Poprzednio mieliśmy AK-47 Full Injector, więc... Fajny design. To jak ktoś sobie kupi TK Full Injectora i AK-47 Full Injector, to masz taki zestaw zapłonowy po stronie terrorystów. W sumie, no bo w kamuflaż się nazywa wtresk paliwa. Ok, mamy FAMASa. Jest to już kamuflaż jakości czerwonej, lecz swoją ceną, no, zbytnio nie przypomina tego. No i prezentuje się on następująco. Taki motyw lekko paintballowy, postapokaliptyczny, gdyż mamy różne takie typu rozbryzgi. Kamuflaż też również bardzo fajny, więc moim zdaniem będzie dobry. Mamy nowego Deagla. Deagle wygląda w taki sposób. Zupełnie ten kamuflaż zupełnie inaczej oddaje kształt i wygląd dla Deagla. Gdyż dotychczas, gdy był kamuflaż na Deaglu, to całość była pokryta jednolitym kolorem czy no, wzorem. A teraz każdy element ma swój osobny kolor, barwę, no i kształty. Zupełnie inaczej. Bardzo fajny ten kamuflaż. I praktycznie z Deagla zrobił się inny Deagle. Takie jest moje spostrzeżenie. No i oczywiście jest nowy AK-47. Miał być on już w poprzedniej skrzynce, lecz jakoś Valve postanowiło, że wprowadzi M4 zamiast kałasznikowa. I wygląda ono w taki sposób. Niektórzy mogą pomyśleć, że jest to trochę motyw zrobiony na wzór z filmu Legion Samobójców, gdyż gdzie nie gdzie widać czachy, podpisy, taka kolorystyka. Także może i nawet ktoś mógł się wzorować na ten film, więc ogólną ocenę kamuflaży zostawiam Wam. Także to było wszystko, co chciałbym Wam pokazać w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku z Histerii. Siema.